Witamy bardzo serdecznie Państwa. Konferencja prasowa z udziałem pana ministra Zbigniewa Ziobry, który dzisiaj przebywa z oficjalną wizytą na Śląsku. Będziemy mówili o ważnych sprawach dla Śląska. Bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie Państwa, w szczególności naszemu gościowi, któremu oddaję głos. Dzień dobry Państwu. Bardzo miło, że mogę tutaj dzisiaj być w Katowicach z Państwem. Złożyliśmy wcześniej kwiaty przed pomnikiem wybitnego Polaka i Ślązaka zarazem. Rozpoczynając naszą wizytę. Jest ona oczywiście wpisana w kontekst toczącej się kampanii wyborczej. Przyjechałem tutaj, żeby wspierać Prawo i Sprawiedliwość, wspierać wszystkich kandydatów, którzy kandydują z list Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest dla nas niezwykle ważny czas, czas wyborów i czas na zmianę sytuacji w Polsce na lepsze. Ale też w szczególności wspieram pana posła, mogę tak próbować myślę, antycypując przyszłość, ale też i pamiętając, że w przeszłości już pan Michał Wójcik był posłem, wspierać pana Michała Wójcika w wyborach do Sejmu, kandyduje 6 miejsca na Śląsku. Jest człowiekiem godnym zaufaniem, miałem okazję z nim współpracować. Jest osobą doskonale znającą problemy Śląska, zwłaszcza śląskiej przedsiębiorczości, przedsiębiorców. I z tego jest bardzo znany. A Prawo i Sprawiedliwość właśnie o sprawy polskich przedsiębiorców, mały i średni sektor przedsiębiorców chce bardzo zabiegać. Drodzy Państwo, przyjechaliśmy tutaj też ze sprawą związaną z pakietem klimatycznym. To jest też temat, który łączy naszą wspólną działalność i pana Michała Wójcika jako człowieka ze Śląska, działającego na rzecz Śląska, jego rozwoju i moją działalność w Parlamencie Europejskim. Choć nie jestem ze Śląska, ale spędziłem tu niemało czasu, odbywając aplikację prokuratorską, a niewiele brakowało, bym został na zawsze, bo kiedyś piękna Ślązaczka porwała me serce, no ale inaczej się poukładały sprawy ostatecznie. Tym niemniej mam dla tego regionu wielki sentyment i z ogromnymi obawami obserwuję beztroskę rządu Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej, która bez właściwych zabezpieczeń, niezbędnych zabezpieczeń przyjęła zobowiązania pakietu klimatycznego dla zwłaszcza tego regionu, które są wręcz drastycznie niebezpieczne. Pakiet klimatyczny podpisany w 2008 roku w grudniu przez premiera Donalda Tuska de facto można powiedzieć przekornie, że jest realizacją jego zapowiedzi o radykalnych zmianach w naszych portfelach, bo radykalne rzeczywiście zmiany nastąpią i to zostało niemalże cudownego podpisu. Jednego podpisu złożonego przez premiera Donalda Tuska, który zgodził się właśnie na pakiet klimatyczny. Wystarczy tylko wspomnieć, że według szacunków ekspertów od 2013 roku w Polsce rachunki za prąd Polaków, też Ślązaków, będą wzrastać bardzo gwałtownie, począwszy od pierwszego roku 1/3 do nawet kwoty dwukrotnej dzisiejszych rachunków płaconych przez Państwa też, przecież co miesiąc. Jeśli Państwo przypomnicie sobie ostatnie wysokość rachunków płaconych w tym miesiącu, to pomnóżcie to razy dwa i skierujcie pytanie do pana premiera Donalda Tuska, dlaczego tak ma być. Bo ja nie rozumiem, dlaczego tak ma być. Dlaczego tak ma być, szczególnie dlaczego to tak bardzo mocno ma uderzyć się właśnie w ziemię śląską. I Platforma tak wiele mówi o Śląsku, bo przecież pakiet klimatyczny oznacza, że polski przemysł, zwłaszcza przemysł tutaj skupiony na tej ziemi, będzie bardzo musiał ograniczyć swoją działalność. De facto jest uderzenie przede wszystkim w kopalnie, ale to jest też uderzenie w cały przemysł ciężki, chemiczny, hutniczy, który pochłania dużo energii. Ta energia będzie coraz więcej kosztować, w związku z tym zakłady czy poszczególne przedsiębiorstwa już szacują, że będą likwidować swoją działalność na tym terenie, zwłaszcza na terenie Śląska, przynosząc ją za granicę. Nie będzie nowych inwestycji. To oznacza znacznie większe problemy społeczne, to oznacza ogromne bezrobocie też tu na Śląsku, a przecież ten region powinien być przedmiotem takiego szczególnego sentymentu Platformy Obywatelskiej. Przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej jest przecież ze Śląska, a z drugiej strony taka, można powiedzieć, pewnego rodzaju, nie chcę użyć słowa, które byłoby może zbyt bolesne, ale taki rozdźwięk, nie chcę powiedzieć schizofrenia w działaniach. Z jednej strony słyszymy wiele słów ciepłych o Ślązakach i słusznie, też się podpisujemy razem z panem Michałem Wójcikiem, ale z drugiej strony i tego już nie rozumiemy, nie akceptujemy, zgoda na takie zobowiązania międzynarodowe, które są niszczące dla Śląska właśnie, dla Katowic, dla wszystkich tych, całej tej aglomeracji śląskiej. To jest naprawdę wielkie zagrożenie. Według szacunków niektórych polskich ekspertów do roku 2030, czyli na przestrzeni już mniej niż 20 lat, Polska będzie musiała
wydać kwotę do 300, a nawet ponad 300 miliardów euro. 300 miliardów euro, drodzy Państwo, na przestrzeni niespełna 20 lat, by uczynić zadość tym ogromnym zobowiązaniom, jakie zaciągnął w naszym imieniu Donald Tusk. Kto będzie za to płacił? My wszyscy, a przede wszystkim Śląski i Ślązacy. Bo będą na tym tracić podwójnie, tylko płacą, znaczy więcej za energię, ale też tracą miejsca pracy. To jest wielki, wielki problem i o tym problemie moim zdaniem powinniśmy w czasie tej kampanii jak najwięcej mówić, a przede wszystkim apelować też do Ślązaku, też do Państwa, też jesteście reprezentantem ludzi, którzy tu mieszkają, by Donald Tusk zechciał zejść na ziemię i nagle podjął jakieś realne działania, by przynajmniej wprowadzić jakiś pakiet ochronny, który pozwoliłby łagodniej przejść te konsekwencje. Przecież może to robić, bo zgodzi ma prezydencję. Słyszeliśmy wystąpienie Donalda Tuska w Parlamencie Europejskim, mnóstwo okrągłych, obłych słów, ale brakowało tam konkretów, między innymi dotyczących tego gigantycznego problemu stojącego dziś przed Polską. Każdy może teraz złapać za portfel, gdziekolwiek Państwo go macie, w kieszeni i zamknąć oczy, chwilę pomyśleć, ile więcej pieniędzy będzie uciekać z tego portfela już od 2013 roku za sprawą jednego podpisu Donalda Tuska, a więc radykalnie więcej, jak mówił Donald Tusk, ale rachunków za prąd i za energię. To tyle tytułem wstępu. To są najważniejsze problemy, które też będę dzisiaj poruszał w czasie rozmów z mieszkańcami, pakiet klimatyczny. Bardzo wiele wystąpień na ten temat poświęciłem w Parlamencie Europejskim, można to, możecie Państwo to zobaczyć na stronach internetowych, ale w szczegółach dzisiaj będę właśnie rozmawiał o tym problemie z mieszkańcami. Chciałbym uzupełnić jeszcze jedną rzecz, jeżeli chodzi o wypowiedź Pana Ministra, że kilkanaście dni temu w czasie sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, gdzie mam okazję zasiadać jako radny, no doszło do skandalicznej rzeczy, a mianowicie do odrzucenia propozycji dyskusji nad uchwałą o pakiecie klimatycznym. Wydaje nam się jako klubowi radnych Prawa i Sprawiedliwości, że jest to tak ważna sprawa, o czym mówił Pan Minister przed chwilą, dla mieszkańców województwa śląskiego, co może oznaczać na przykład wzrost energii w przeciągu kilkunastu miesięcy i już o 30%, że Sejmik Śląski jako ta reprezentacja mieszkańców województwa śląskiego powinien dać temu wyraz w stosownej uchwale. I proszę sobie wyobrazić, że propozycja nasza została odrzucona. W ogóle nie było dyskusji na ten temat. Także absolutnie tutaj zgadzamy się w podejściu, że no, cichosza nad pakietem klimatycznym, a to jest dla mieszkańców województwa śląskiego chociażby, to jest jeden z najważniejszych problemów. Bardzo prosimy o pytanie. Może dodam jeszcze, widzę tu symbol polskiej prezydencji przed nami zawieszony na takim ogromnym, prawda, transparencie, to właśnie to jest ostatni moment, by Donald Tusk mógł coś zrobić, bo kierujemy teraz sprawami Europy, wskazujemy tematy, które muszą być rozwiązywane, więc jeśli Państwo będziecie mieli okazję, ja też spotykam się z politykami Platformy, to też taka moja serdeczna prośba, a zapewne czujecie się też reprezentantami tej ziemi i spraw, by zechciał polski rząd cokolwiek zrobić w tej sprawie, bo zapewniam Państwu, to nie jest gra wyborcza, to nie są tutaj rzucane slogany wyborcze, to są fakty wynikające z ekspertyz, znaczy ekspertyz na Tolinie, Instytut ostatnio czytałem i wiele innych wskazują, że to będzie częściej kataklizm dla tej ziemi, zwłaszcza dla Śląska. Efekt pakietu klimatycznego, dzisiaj mieszkańcy jeszcze nie mają tego świadomości, to jeszcze nie uderzyło w ich portfele i sytuacji utraty, nie spowodowało gigantyczne utraty miejsc pracy, ale to jest nieuchronne, jeśli coś nie zostanie w tej sprawie zrobione, a to jest ostatni moment, kiedy ten symbol mówiący o prezydencji 2011 i na tym urzędzie zawieszony, kiedy jeszcze będzie można coś w tej sprawie zrobić. Panie pośle, skoro mówimy o 2013, bo krytyka, jeżeli chodzi o wynegocjowany pakiet klimatyczny, ona już była słyszalna przez te kilka tygodni, miesięcy już wcześniej. 2013 zakładając, że to okres rządów PiS-u, co PiS w takim razie będzie w tej sprawie robił? Z całą pewnością Prawo i Sprawiedliwość podejmie w bardzo trudnych warunkach, po podpisaniu już przez premiera zobowiązań w naszym imieniu, działania w kierunku renegocjacji tej umowy. A jeśli to będzie napotykało na problemy, to będziemy domagać się stworzenia warunków, tak aby te zobowiązania można znacznie łagodniej wprowadzać w życie, aby nie łączyło się to z koniecznością zwalniania tysięcy ludzi z pracy, na przykład w województwie śląskim. Przecież to będzie ogromny problem, tak, dla tych ludzi, dramaty społeczne, tak?
Więc Unia Europejska nie może działać egoistycznie, o czym często mówiłem w swoich wystąpieniach na forum Parlamentu Europejskiego czy Komisji. Też kierując te słowa bezpośrednio do komisarza odpowiedzialnej bezpośrednio za sprawę pakietu klimatycznego i abstrahować od tego, że są kraje znacznie bogatsze i są kraje, które są po prostu znacznie uboższe, biedniejsze. No, takie są fakty. Nie można zamykać na to oczu. I Donald Tusk też nie może na to zamykać oczu, że narzucono Polsce takie same zobowiązania jak najbogatszym krajom, przy czym te najbogatsze kraje w ogromnej części już przez ostatnie kilkadziesiąt lat zmieniły profil swojej energetyki z węglowej na jądrową, jak Francja. I są zainteresowane żywotnie w tym, aby te ograniczenia wprowadzić, bo oni będą na tym zyskiwać. To my będziemy musieli od nich kupować technologię. To na tym będzie te pieniądze, które będą ściągane od nas wszystkich z rachunków za prąd, między innymi, będą zmierzały za naszą zachodnią granicę w kwotach miliardów euro, bo tutaj będziemy musieli zakupować technologię na zmianę profilu polskiej energetyki. A co więcej, oni mogą też zyskiwać na tym w ten sposób, że część inwestorów, która myślała nawet tutaj wprowadzać zakłady produkcyjne, już w tej chwili zatrzymała ten proces, bo okazuje się, że tam energia będzie znacznie tańsza niż w Polsce. Tak? My mamy bardzo tanie źródło energii, jakim jest węgiel. Jest jeszcze dostępny na długie lata, natomiast Francuzi, częściowo Niemcy i mówiąc o Holendrach, oni rozwiązali ten problem, wprowadzając inne źródła energii. Oni opracowali technologię i know-how, który my dopiero musimy od nich kupić, aby móc sprostać wymaganiom, tym ogromnym, restrykcyjnym wymaganiom 20% redukcji dwutlenku węgla. Jeszcze jedno powiem. Donald Tusk w trakcie tych negocjacji nie wykorzystał atutów Polski, bo to my na przestrzeni ostatnich lat, 2009 roku, najwięcej spośród wszystkich krajów europejskich ograniczyliśmy emisję CO2. To powinien być element wpływu negocjacji. Zwłaszcza, że kiedyś były zobowiązania zaciągnięte przez najbogatsze kraje Unii Europejskiej w Kioto. Taka była podpisana konwencja i to Polska się wywiązała z niej ponad miarę, acz najbogatsze kraje Unii Europejskiej nie wywiązały się z zobowiązań tej konwencji. W związku z tym Donald Tusk miał mocne atuty do negocjacji. Tym mocnym atutem była też kwestia polskich lasów, które w ogromnej części pochłaniają tlenek węgla, gdzie indziej te lasy zostały zniszczone w ramach właśnie rozwoju poszczególnych krajów infrastruktury. To też był argument na zmniejszenie na przykład polskich opłat i finansowych zobowiązań w tym zakresie, ale Donald Tusk żadnego z tych atutów nie wykorzystał, co pogrąża Polskę, a w szczególności najbardziej w Polsce pogrąża Śląsk. Przyszłość Ślązaków, przyszłość, nie wiem, Państwa rodzin, Waszych znajomych, krewnych, tak? Bo to tu uderzy najmocniej. To będzie tutaj taka hekatomba śląskiej gospodarki. To jest fakt niepodważalny, o którym mówią przecież eksperci również Unii Europejskiej, o którym mówią też eksperci rządu. To teraz zaczyna powoli docierać do rządu Donalda Tuska, co zrobił. No, na przykład podpisał, ucieszył się, miał dobrą prasę, poklepywali go w plecach, to niektórzy ministrowie z Unii Europejskiej, na przykład minister być może spraw zagranicznych Francji, czy prezydent Sarkozy, który zaraz przyjechał do Polski, już nam zaproponował sprzedaż technologii jądrowej za 2,5 miliarda euro. Tak? Zaproponował, że banki francuskie też jeszcze na tym zarobią, bo dadzą nam kredyt. Świetny biznes. Tylko pytanie, czy o to tu chodzi, żeby tak polski premier i polski rząd starał się o interesy też mieszkańców tej ziemi. My uważamy, że nie, że mógł to robić inaczej, mógł to robić sprawniej, bardziej profesjonalnie. I tego zabrakło, ale uważam, że jest ostatni moment, aby jeszcze coś w tej sprawie zrobić w trakcie prezydencji, bo to jest pewna siła, ten prestiż, który można w negocjacji wykorzystać. Czy może pan skomentować fakt, że zarządów PiS ABW prowadzi działania wobec rodziny Lecha Wałęsy? Panie redaktorze, ja ze smutkiem zauważam, że chyba na skutek nerwowości Gazeta Wyborcza włącza się w kampanię polityczną, używając takich brudnych metod służb specjalnych, wycieku ze służb specjalnych, archiwum pana Bondaryka. To są metody bardzo niestosowne, jeżeli w finale kampanii wyborczej nagle używa się tego rodzaju argumentów do walki politycznej. Zwłaszcza, że przez te sprawy były przedmiotem licznych śledztw i komisji naciskowej, ale przede wszystkim prokuratury. Ta sprawa była wielokrotnie badana w ramach nadzoru przez prokuraturę apelacyjną, prokuraturę krajową. Zapadły decyzje o umorzeniu. Prokuratorami generalnymi byli ludzie z Platformy Obywatelskiej, z panem Ciłkańskim na czele, który uczynił swojego urzędu taki organ inkwizycyjny do ścigania mniej ludzi, którzy odpowiadali wcześniej w okresie rządów PiS-u za wymiar sprawiedliwości. I wszyscy oni stwierdzili, nadzorowane przez nich instytucje, że w tej sprawie wszystkie działania były zgodne z prawem. Ja oczywiście opieram się na decyzjach organów w prokuraturze kierowanej przez polityków Platformy Obywatelskiej, więc nie śmiem tutaj akurat sądzić, że politycy Platformy czy pan Ciąkalski na przykład chcieliby
ukrywać coś i robić dobrze, w słowie mówię tak, kolokwialnie Prawu i Sprawiedliwości. Mam podstawy sądzić, że zrobiliby wszystko, co się dało, aby znaleźć coś i postawić zarzuty, gdyby były podstawy do postawienia zarzutu naruszenia prawa. Natomiast jedno jest pewne, jeżeli teraz nagle taki kotlet się tutaj wyciąga stary i chce się nim grać w kampanii wyborczej, to pokazuje na swoje standardy, tak ze smutkiem wskazuje, że właśnie to taką decyzję. Jak pan ocenia spór kibiców z rządem? Proszę Państwa, ta sprawa ma dwa aspekty. Oczywiście walka z przestępczością i walka z brutalną chuligaństwem na stadionach, która się też zdarzają, jest uzasadniona i za moich czasów takie działania były podejmowane. Czasem byłem za to krytykowany. Wprowadzałem przecież instytucje nowe do polskiego prawa, które miały skutecznie z tym zjawiskiem walczyć. Niestety też całkowicie zlikwidowany, można powiedzieć, już przez Platformę Obywatelską, jak są 24-godzinne i propozycje zaostrzające wyraźnie odpowiedzialność karną za tego rodzaju chuligańskie czyny. Ale z drugiej strony rząd nie skierował swojej ostrza uderzenia na tych, którzy są przestępcami, tylko na tych, którzy po prostu są kibicami. Tak? Wrzucił wszystkich do jednego worka. Rozpoczął wojnę z wszystkimi w ogóle kibicami, tam przecież jest wielu wartościowych ludzi tak samo, którzy przeżywają emocje sportowe, czasem spontanicznie, po męsku, ale nikomu krzywdy nie robią i mają do tego pełne prawo. No tak to wygląda na całym świecie, że kibice no zawsze żywią pewne emocje i wcale nie oznacza to, że musi ktoś popełniać wtedy przestępstwa. Jeżeli walczy się z wszystkimi, zamyka się kibicom stadiony w zasadzie, to znaczy organizuje pewne zachowanie, które mają charakter prowokacyjny z tego środowiska, no to ja bardzo krytycznie oceniam z tego punktu widzenia działania rządu i rozumiem, że wszędzie w kraju kibice no, niezbyt przepadają za tym rządem, bo pewnie inaczej podchodziliby do sprawy, gdyby rząd faktycznie skoncentrował się tak niczym skalpelem, trafiał wtedy, kiedy mamy do czynienia z przestępstwem. To jest inna sytuacja, gdzie jakimś miejscem pobiciem kogoś na paście. Tak, jak najbardziej, ale rząd zaatakował wszystkich rzucił do jednego worka, również tych uczciwych, prawdziwych fanów sportu, których jest wielu na tych stadionach, bo przecież oni jednak mimo wszystko dominują. I w tym sensie to jest rzecz godna porządku. Jak pan skomentuje deklarację prezesa o współpracy z prezydentem Komorowskim? Dzisiejszy wywiad. Jeszcze nie miałem okazji, nie zdążyłem przeczytać tego wywiadu, ale jeżeli taka deklaracja padła, to należy ją oceniać jako wolę pana prezesa. Jarosława Kaczyńskiego, jestem premierem, ufam, że tak będzie, bo wszystko wskazuje, że Prawo i Sprawiedliwość wygra te wybory. Do konstruktywnej współpracy z prezydentem Komorowskim, tego wymaga interes państwa. Wcześniej nawet nie chciał podać ręki. Wie pani, tam każdy polityk jest też człowiekiem i trzeba uszanować prawdziwe emocje. Lepiej, żeby był naturalny niż tworzył jakieś teatralne gesty. Więc czym innym są relacje, które nie wymagają od tych oficjalnych kontaktów z liderem jednej z partii politycznych, a prezydentem, raczej nie są relacje między premierem a prezydentem, czyli te relacje są niezbędne dla dobra państwa i Jarosław Kaczyński wykazał się odpowiedzialnością, deklarując gotowość takiej rzeczowej współpracy i bardzo dobrze, że tak uczynił. A ta deklaracja akurat w takim momencie, czemu nie wcześniej? No, z tego powodu, że wszystkie znaki na ziemi niebie wskazują, że to Prawo i Sprawiedliwość wygra te wybory, a być może nawet znacząco wygra te wybory, bo sondaże w sposób znaczący zmieniają swoje kierunki i dają coraz większe szanse Prawo i Sprawiedliwości. My tu naszych sondaży wygrywamy już. Jesteśmy w niektórych sondażach liderem, więc jest podstawa ku temu, aby człowiek, który zostanie premierem, wszystko nam to wskazuje, lub deklaracji do przyszłej współpracy najważniejszymi organami państwa, w tym prezydentem przyszłej współpracy. Jeszcze raz bardzo dziękuję i popieram tutaj dziękujemy wspaniałego śląskiego kandydata PiS. Bardzo dziękujemy.